Monika Kuzio-Czapka, tło wydarzeń, witam Państwa. Do studia zaprosiłam dzisiaj Natalię Wegner, prezesa zarządu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Wczoraj odbyło się spotkanie zorganizowane przez Narodowy Instytut Wolności, a dotyczyło dofinansowania dla organizacji pozarządowych. Proszę powiedzieć, kto się zjawił na tym spotkaniu i czego ono dotyczyło? Rzeczywiście na prośbę Narodowego Instytutu Wolności współorganizowaliśmy spotkanie dla wszystkich zainteresowanych, głównie przedstawicieli organizacji pozarządowych z miasta Koszalina, jak również z okolicznych powiatów. I przedstawicielka funduszu prezentowała możliwości dofinansowania działań tych organizacji, imprez, rozwoju tych organizacji ze środków, które Instytut w Warszawie ma do swojej dyspozycji. Są sporo to, jest tych środków? Z tych środków jest sporo, to są już rzeczywiście znaczne kwoty, ale tutaj też i tych aplikujących jest sporo, bo są to przedsięwzięcia, które są dystrybuowane w skali kraju. Także trzeba stanąć w konkury już z innymi organizacjami z wszystkich województw, ale jest to na pewno bardzo interesująca propozycja, bo tam można się starać o środki w znacznych wysokościach. Te dotacje już są spore i można już jakieś tutaj duże przedsięwzięcie sobie zaplanować. Dlatego też to spotkanie cieszyło się naprawdę dużym zainteresowaniem. Jak to się mówi, sala pękała w szwach i to dosłownie. I miejmy nadzieję, że nasze tutaj organizacje skutecznie będą do Warszawy aplikować. To są środki Narodowego Instytutu Wolności, dystrybuowane przez Narodowy Instytut Wolności. Natomiast Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego, jakimi środkami dysponuje w tym roku? Biorąc pod uwagę tę tematykę, od której zaczęliśmy, czyli wsparcie dla organizacji, w tej chwili mamy początek roku, więc wszystkie programy, projekty ruszają dopiero. To, co w tej chwili warto byłoby, powiedzmy sobie, zareklamować, czy też poinformować wszystkich zainteresowanych, to są środki, które my dystrybuujemy w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Jesteśmy operatorem wraz z Koszalińską Fundacją Nauka dla Środowiska i tutaj mamy do zaproponowania mikrogranty w wysokości do 5000 zł. Mogą się oni ubiegać. Dla organizacji? Tak, to są pieniądze dla organizacji, ale również to, co charakterystyczne, nie tylko, również dla grup nieformalnych i grup samopomocowych, czyli osób, które po prostu mają jakiś pomysł, chcą coś zrobić i skrzykną się na okoliczność realizacji takiego przedsięwzięcia. Mieszkańcy mogą się skrzyknąć. Oczywiście, jak najbardziej, jak najbardziej. Do kiedy będą przyjmowane wnioski? W tej chwili nabór będzie uruchamiany z początkiem lutego i będzie trwał do połowy marca. Natomiast to nie przeszkadza, ponieważ często są to osoby, które pierwszy raz mają do czynienia z dotacjami. To nie przeszkadza, żeby już dzisiaj spojrzeć na stronę, czy to poprzez stronę Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, czy bezpośrednio szukać strony Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Koszalin. I tam zapoznać się z dokumentacją, zapoznać się z wnioskiem. Wniosek nie jest zbyt skomplikowany, jest do pobrania. No i przede wszystkim zachęcam również do kontaktu z nami. Najlepiej w trakcie spotkań. My ogłaszamy systematycznie kolejne spotkania w kolejnych miejscowościach naszego regionu, również w Koszalinie, do spotkania z animatorami, którzy, myślę, udzielą wszystkich szczegółowych informacji. Jakimi jeszcze środkami dysponujecie, oprócz tych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych? Generalnie, no mówię, mamy takich parę, nazwijmy to nóg, czyli organizacje pozarządowe i tego typu inicjatywy oddolne. To jest jedna sfera, w której szeroko te środki dystrybuujemy i służymy pomocą. W tej chwili jest FIO. Mamy nadzieję, że jeszcze inne środki tutaj od samorządu województwa również się pojawią. Być może będziemy mieli przyjemność również je dystrybuować wśród zainteresowanych. Właśnie, program Społecznik, byliście operatorem tego projektu. Tak, byliśmy dwukrotnie. W tym roku
również się powtórzy? Z tego co wiem, to samorząd województwa zachodniopomorskiego planuje ponawiać program społeczny, gdyż rzeczywiście jest to program, który odniósł kolosalny sukces i tutaj te dotacje należy liczyć w tysiącach już, które zostały udzielone, czyli tysiące imprez, różnych przedsięwzięć się już odbyły i są za nami. W związku z tym to jest pełen sukces, to jest takie autorskie tutaj naszego samorządu dzieło, które będzie kontynuowane. W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, czy akurat Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego będzie te dotacje udzielać. Natomiast jeżeli tylko ruszy program, na pewno ta informacja będzie szeroko dostępna na różnych stronach tutaj związanych z naszym regionem i wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać. Przedsiębiorcy na co mogą liczyć? Przedsiębiorcy to jest tradycyjna grupa, do której my oczywiście celujemy swoje wsparcie, ponieważ no, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego to przede wszystkim rozwój społeczny i przede wszystkim rozwój gospodarczy. W związku z tym zapraszamy w dalszym ciągu ubieganie się u nas o dofinansowanie wszelkich form kształcenia, dokształcania, typu szkolenia, typu studia podyplomowe, typu kursy zawodowe. Jest to bardzo popularna forma, która już u nas od wielu miesięcy z powodzeniem jest realizowana. Wielu dofinansowuje te kursy, organizuje też? Nie organizujemy. Mhm. Też możemy oczywiście zorganizować, ale to już na innych zasadach. Natomiast jeżeli chodzi o dofinansowanie, to do 80% nawet kosztów tego typu dokształcania przedsiębiorcy mogą u nas zabiegać. Mówię, jest to niezwykle popularna już forma wspierania tego rozwoju tutaj przedsiębiorstw, ale myślę, że jeszcze jakaś grupa chcących się przeszkolić osób jeszcze o tym nie wie, w związku z tym też zapraszamy, jak zwykle odsyłam do naszych stron internetowych, do mediów społecznościowych, gdzie ta informacja jest cały czas dostępna, lub też do tradycyjnego po prostu do nas, do przyjścia na ulicę Przemysłową 8 i udzielimy wszelakich informacji. A osoby, które dopiero myślą o założeniu działalności, czy też otrzymają pomoc? Zarówno tutaj mamy taką ścieżkę pomocy, zarówno dla osób, które już prowadzą działalność, jak również mamy nadzieję, że w przyszłości dla tych również osób, które chcą założyć tę działalność. Mamy środki z programu Jeremy. Są to środki zwrotne, czyli w formie pożyczek, ale też wieloletnie doświadczenie w dystrybucji tych pieniędzy uczy nas, że jest to bardzo dobra forma, bardzo efektywna i też ciesząca się niezwykłą popularnością. Czyli ja zachęcam ze swojej strony Państwa, jeżeli chcecie myśleć o rozszerzaniu swojej działalności gospodarczej, czy też o jej założeniu, o stałe monitorowanie tego, co my mamy dostępne, stałe dopytywanie się o te sprawy, ponieważ najczęściej jest tak, że kiedy nowe środki się pojawiają, one dość szybko się rozchodzą, tak mówiąc kolokwialnie, pomiędzy zainteresowanymi i czasami ktoś mówi, no pytałem miesiąc temu, nie było, pytam po miesiącu, to już nie ma. Bywają takie sytuacje, więc rzeczywiście tu z Państwa strony ta aktywność byłaby mile widziana, ale pieniędzy jest sporo na rynku i myślę, że można zawsze jakąś formę pomocy uzyskać. Czyli warto przyjść do Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Zapraszam serdecznie. Pytać, dzwonić. Jak najbardziej. I zarówno przedsiębiorcy, jak i aktywni mieszkańcy, którzy chcą coś zrobić w Koszalinie, prawda? Jak najbardziej, zapraszamy serdecznie. Mamy też taką naszą działalność, która jest objęta ośrodkiem wsparcia ekonomii społecznej. To jest, myślę, taka forma, która jakby łączy te tematy, o których dzisiaj rozmawiamy, czyli to wsparcie do rozwoju społecznego i wsparcie rozwoju gospodarczego. To jest taka nasza klamra. Tu również zapraszamy organizacje, osoby, które chciałyby połączyć pewną wrażliwość społeczną, aktywność społeczną z przedsiębiorczością. To jest dla nich miejsce. Także mówię, szerokie spektrum działalności.
Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Natalia Wegner, prezes zarządu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, była moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.